kocham pomarańczowy kot. Na Bazilko to ja. Gdy Bazilek gada wciąż co dnia, to mój syn. Poza tym złotym jestem kotem. Kiedy słońce budzi nas dom, rośnie ciągle mych rozmówców krąg. Mówię wam, choć to cud, wszystkie słowa znam. Gadu, gadu do obiadu, po obiedzie znów. Bawię się i ciągle chcę barasować od nowa wśród słów. Wciąga mnie jak kołka, tu zawrotny plan. Bo choć kotkiem jestem słodkim, lubię tak jak ludzie gadać się. Lecz choć mówię cały czas, lubię też dobrze zjeść i zrobić skok. Wraz z rodziną wita was, dwujęzyczny i śliczny wasz kot. Loteryjna gorączka. Tom ostatnio śpi bardzo niespokojnie. Poprzedniej nocy tak mnie kopnął, że aż zabolało. Mm-hmm. O, Mikan, czy Tom jeszcze śpi? Tak. Ale z niego śpioch. Zostaw to mnie już, ja go obudzę! Wyłączony jak światło. Jak ja mam go obudzić, żeby się nie wściekł? Na początku bardzo łagodnie. Śpi twardo jak kamień. Wstawaj! Och, odszczep się! Tom, wstawaj! Nie mam się z kim bawić. Budziłeś się? Nie budź śpiącego, bo możesz tego pożałować. Mam ferie i mogę spać ile wlezie. A! Beznadziejna sprawa. Nie da rady, mamo. Nie chcę wstać. Nie martw się. Zawsze tak jest, kiedy nie chodzi do szkoły. Ale śpioch. Jestem bardzo zajęta. Zbliża się nowy rok. Pani Kusanagi, paczka! Już idę! Proszę o pieczątkę. Proszę. To pewnie prezent. Szczęśliwego nowego roku! Bardzo dziękuję. Mamusiu, co to jest pieczątka? Co? Widzisz, to pieczątka naszej rodziny. Wspaniała! Ja też chcę taką. Pieczątka dla kota? O, ty masz swoją własną pieczątkę. A? Podoba ci się? Nikt nie ma takiej. A, mamo, czy mogę pożyczyć? Zgoda, ale nie podstępluj całego domu. Dobrze. Mam dwie łapy i dwie pieczątki. Prawa, lewa, prawa, lewa. Głuptasku. Prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa, lewa, prawa. Tom wstał. Wreszcie, najwyższy czas. Śniadanie weź sobie sam. O. Ja jestem zajęta, robię noworoczne porządki. Tom, dlaczego mama jest taka zajęta? Nie wiesz, bo to koniec roku. No i co z tego? Trzeba wymieść śmieci ze starego roku, żeby nowy rok powitać w miłym i czystym domu. Aha, teraz rozumiem. Synku, spróbujemy szczęścia na loterii i szybciutko wracamy do domu. To ostatni raz, Tom. Życzę ci szczęścia. Dziękuję. Brawo. Świetnie, jest nagroda. Och, następne mydło. Proszę, mamusiu. Dobre i to. Wystarczy nam na długo. O, trzecia nagroda. Kałamarnica, ośmiornica, suszone ryby. Moje przysmaki. Chcę trzecią nagrodę. Co? Ty też chciałeś zagrać? Mikan, to dlaczego nic nam nie powiedziałeś?
A w jaki sposób? Przecież nie mogę mówić przy obcych. Trzeba było dać nam znać. Chcę zagrać! Muszę wygrać trzecią nagrodę Zestaw Przysmaków! Minkan, na loterii nigdy nie wiadomo, czy wygrasz to, co chcesz. Ja bym wygrał! Nie losowałbym wciąż mydła, tak jak Tom! Ja też chciałem wygrać coś innego. Kochanie, wykorzystaliśmy prawie wszystkie kupony. Zostały tylko 3. Och, mamo, to wystarczy, żeby zagrać? Niestety, trzeba mieć 10 kuponów. Zaraz, zaraz. 10 odjąć 3. Potrzebujemy jeszcze 7 kuponów. Widzisz, kupony dostaje się w sklepie, a ja już zrobiłam świąteczne zakupy. Proszę, nie płacz. Popytam moich przyjaciół, może im jakieś zostały. Och! Zostaw to mnie. Kupony na loterię? Mhm. Jeśli wam niepotrzebne, to dajcie mi. To śmieszne. Dlaczego ci mamy dawać kupony? My już wszystkie wykorzystaliśmy. Hej, stary, przyznaj się nam. Starasz się wygrać główną nagrodę? Coś ty. To nie dla mnie. Minkan chce spróbować szczęścia. Uparł się. Dla Minkana? Nie ma sprawy. Gadam głupstwa, nie szkodzi. Nie ma, to nie ma. To zbyt poważna sprawa. Lepiej wezmę ją w swoje łapy. Ale zimno, dostałem gęsiej skórki. Ale mus to mus. Korek, obudź się. Dlaczego wychodzisz na dwór w takie zimno? Masz takie kupony? Ani jednego nie. Korek, rusz swoją dużą łepetyną. Może twoja pani ma? Miała dużo, ale w ostatnią niedzielę wszystkie wykorzystała. To tak jak Tom. Przykro mi, ale nie mam. W kawiarni nie dają klientom kuponów. Tak na ciebie liczyłem. Chwileczkę, a byłeś już u Kenza? Oni mają sklep rybny i dają swoim klientom kupony. Och, czarnoładku, jesteś geniuszem! Ale zimno. Po co on biega po dworze? Jeszcze się przeziębi. Ta loteria to głupi wymysł. Mamy wszystko, czego dusza zapragnie. Do wyboru, do koloru. Proszę bardzo. Ojej, kawior, łosoś, tuńczyk, śledź. Dziękujemy. A to kupony na loterię. Zapraszamy. Ojej, kupony. O, Minkan, o to ci chodzi? Tak, Kenzo, tak. Udało mi się zdobyć 3. Trzy to już coś. Przykro mi, wiesz, mieszkam w sklepie rybnym i właściciel bardzo pilnuje, żebym niczego nie ruszał. Jesteś dobrym kumplem. Co ja zrobię? Powiedziałem mu, że to załatwię. Jak ja mu spojrzę w oczy? Tom, zaczekaj! O, cześć, Kyoko. Wszędzie cię szukam. Tak? Czy coś się stało? Chodzi o te kupony. Przeszukałam dzisiaj cały dom i znalazłam 3. Wiem, że to za mało, ale proszę, może ci się przydadzą. Dzięki, Kyoko. Muszę lecieć do domu. Cześć, Tom! Jaka ona jest fajna! Ale tu dużo ludzi. Może ktoś upuści kupon? Razem mamy 9. To za mało? Nie mogę jeszcze zagrać? Brakuje nam jeszcze jednego. A to pech! Ja chcę zestaw przysmaków! No, Minkan! Mamusiu, on ma gorączkę. Pewnie się przeziębił. Na dworze jest zimno, a on tak długo biegał. Minkan... Pan Kusanagi! Teraz my wchodzimy. Nie bój się, mały. To przeziębienie. Nic groźnego, ale musi brać tabletki.
Koty bardzo łatwo się przeziębiają. Zimą powinien jak najmniej wychodzić. E? A, kupon! Dawaj mu te tabletki przez 3 dni. A, kupon. Dali mi, gdy robiłem zakupy. Chcesz go to? Och, da mi go pan? Mhm. Mnie nie jest potrzebny. Możesz go wziąć. Dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę. Tak się cieszę. A dla ciebie, Mikan, też coś mam. O! Dziękuję, panie doktorze, bardzo dziękuję. Kto by się spodziewał, że znajdziemy kupon u weterynarza? Nigdy nie przepadałem za nim, a to taki miły człowiek. Co? Kot ma grać na loterii? A dlaczego nie? On ma wielką ochotę. Ach, długo czekałem na ten moment i na zestaw przysmaków. O, jak zręczne. Wygra jeszcze jedno mydło, ale przynajmniej da mi spokój. Oho. O, wygrał główną nagrodę. Co? Hurra! Mamy zwycięzcę! Hurra, hurra! Chcę zestaw przysmaków! Główna nagroda! Wyjazd na 3 dni i 2 noce nad morze! Hurra! Wygrałeś! A moje przekąski? Udało się! Wygrałeś! Ha, ha, ha. Co? Główna nagroda? To chyba jakiś sen. Nikt z nas nigdy nie miał szczęścia. Można nawet powiedzieć, że mamy raczej pecha. Mówię wam, Mikan ma szczęśliwą rękę. Wspaniale! Mikan to kot, który przyniósł nam szczęście. Przestańcie! Jestem najbardziej pechowym kotem na świecie! Przeszła mi koło nosa kałamarnica, jestem nieszczęśliwy! Mikan, przestań, głuptasie! Wygrałeś coś więcej, wakacje nad morzem dla wszystkich! A w morzu jest pełno różnych przysmaków. Nie tylko kałamarnice, ale wszystkie ryby, jakie sobie zamarzysz. Słowo! Ośmiornice, tuńczyki, krewetki i dorsze, i śledzie. Całe tony. Naprawdę? No pewnie. Wszystkie te przysmaki czekają na ciebie. Ojej! Jestem najnieszczęśliwszym kotem na świecie! Chcę je zjeść! Chcę zjeść całe morze! Będziesz mógł jeść, ile zechcesz. Rybki, rybki, rybki! O, wyjedziemy całą rodziną. Tak się cieszę. Ja też. Cała nasza czwórka wyjedzie nad morze. Hurra, hurra, ekstra. Ciekawe, czy do rodziny zalicza się kota? Co? Nie pomyślałam o tym. Mamo, powiedz, czy kotom nie wolno jeść morza? Mikan, morze to bardzo duża, duża woda, a je się to, co w nim pływa. A jeśli nie pozwolą trzymać kota w hotelu? Chcę jechać, chcę jechać! To ja wygrałem główną nagrodę na loterii! O, ja nieszczęśliwy! Chcę jechać! Kochanie, może powinniśmy tam wrócić i... I zamienić główną wygraną na zestaw przekąsek dla Mikana. Nie chcę, słyszycie? Nie zgadzam się! Chcę pojechać z wami nad morze i żeby nie wiem, co pojadę! Te jego oczy... Mikan! Uważam, że on ma rację. Nie powinniśmy się tak łatwo poddawać. O, tatusiu, mama jest po stronie Mikana. Tak, a wy się zastanówcie i lepiej wymyślcie coś, żebyśmy mogli go ze sobą zabrać. O! Słyszałem, że wygraliście główną nagrodę. No... Ależ Tom, widziałam na własne oczy. Główna wygrana Pantoiro Kusanagi. Właśnie tak ma na imię twój tata, prawda? O rany, ale szczęściarz! Prawie jak Kopciuszek. Zawsze wiedziałam, że masz szczęście. Wcale nie, to nie ja, Mikan losował. Co? Dla Hecy pozwoliłem mu zagrać, no i udało się. W każdym razie gratulujemy. Ciekaw jestem, co nam przywiezie. Coś słodkiego. To mogą być jakieś ładne muszelki. Tylko nie przywoź nam tych kretyńskich pamiątek dla turystów. Wiesz, z tymi głupimi dzwoneczkami. Postaram się.
Czy Mikan jedzie z wami? Zabieracie go? Wiesz... Lepiej go nie zabierać. W nowym miejscu mógłby się zagubić i zginąć. Zginąć? Co? Może zginąć? Mhm. Przecież wiesz, jaki on jest. Wystarczy, że spotka jakiegoś kumpla. Lepiej znaleźć kogoś, kto się nim zajmie. Co? Wiem, mnie też się to nie podoba. Ale... Ale co by się stało, gdybyśmy stracili go na zawsze? Jak to stracili? Jest taki ciekawski. Wszędzie musi zajrzeć. Pobiegnie gdzieś i możemy go więcej nie zobaczyć. Nie mów tak. To prawda, ma trochę racji. Mamy do wyboru albo zostawić Mikana w domu, albo zrezygnować z wyjazdu. Och, tylko nie to! Po raz pierwszy poszczęściło nam się. Byłoby szkoda. Ja zostanę z Mikanem. Bez ciebie to już nie będzie rodzinny wyjazd. Z tego wynika, że w każdym wypadku nie jadę. Szkoda, że Mikan nie umie się dobrze zachowywać. No tak, oni mi nie ufają. Pani Kusanagi! Zostawiam u pani ogłoszenie! Dobrze, dziękuję pani! Tom, podstępluj je i zanieś do sąsiadów. Świetnie! Udowodnię im, że jestem posłusznym, inteligentnym kotem. Mamusiu, ja zaniosę ogłoszenie. Oh. Mikan! Mikan, zaczekaj! Mamusiu, do 28 trzeba wystawić śmieci. O, oh, dziękuję. Nie dziękuj mu. Proszę? I jak to teraz pokażemy sąsiadom? Proszę, przyniosłam ogłoszenie. Bardzo przepraszam, ale Tom się potknął i trochę je ubrudził. Tak mi przykro. Słyszysz? Cała wina spadła na mnie. Przepraszam, chciałem cię wyręczyć. Dobra, nie ma sprawy. Nie gniewasz się? W porządku? Już się do tego przyzwyczaiłem. Aha, Mikan, pilnuj domu, a ja pójdę do sklepu. Muszę kupić sos sojowy. O, Tom, ja pójdę. Wszystko potrafię zrobić. Mikan, zaczekaj! Muszę zdobyć ich zaufanie. Sos jest za ciężki, nie uniosę go. Już wiem. Brzoskwiniro! Chodź ze mną po zakupy. O, takich klientów jeszcze nie mieliśmy. O, proszę o butelkę sosu sojowego. Pieniądze są w portmonetce. O rany, jakie to mądre zwierzęta. Mikan! Już dobrze, przepraszam. Poddaję się. Jestem kotem i nie wszystko rozumiem. Nie chcę, żebyście się dłużej martwili. W porządku. Zostanę. Życzę wam miłej zabawy. Tylko nie zapomnijcie o upominkach dla Brzoskwinira i dla moich kumpli. A mamusiu... Proszę? Nie zapomnij też o jedzeniu dla mnie. Na pierwszy dzień możesz mi zostawić tuńczyka, a potem wystarczą puszki i krakersy. Mikan. I jeśli możesz, to coś słodkiego. Proszę, wracajcie do mnie jak najszybciej. Nigdy więcej nie chcę zostać sam. Będę tu na was czekał. Nie chcę, nie mogę. Jeśli Mikan nie jedzie, to ja też zostaję. Co? Co? A? Tom, nie gadaj głupstw. To tylko 3 dni. Właśnie. Tylko 3 dni. Dość tego. Zabieramy Mikana ze sobą. Co?
Uważam, że nigdy nie wolno się poddawać bez walki. Tak się cieszę. Spróbujemy to załatwić. A jeśli się nam nie uda, wrócimy do domu. Będzie to jednodniowa wycieczka. Popatrzymy sobie na morze i najemy się do syta ryb. Ach, masz rację. Najważniejsze, że będziemy wszyscy razem. Ja też pojadę? Pojadę nad morze? No jasne. Pojedziemy wszyscy albo nikt. Naprawdę? Hurra! Hurra! To jasne jak słońce. Ty też jesteś członkiem rodziny. Pewnie, pewnie! Jadę! Hurra! Jadę! Jadę! I stanęło na tym, że wszyscy pojedziemy nad morze. Nie moglibyśmy zostawić kogoś, kto należy do naszej rodziny. Ten świat sprzed lat znów mi się śnił. Stary dom, gdzie Tom zwali mnie. Siostra ma i mój brat, dziadek co dobry był. Mój dom rodzinny, co znikł we mgle. Dobrze mi, ciepło mi, czasem tylko wracam w snach do tych dni, dawnych dni i dziecinnych, słodkich lat. Mam swój kąt, bliski krąg, żyję miło i bez trosk, lecz we śnie wzywa mnie dziadka głos. Ten świat sprzed lat śnił mi się znów, jakiś znak bym chciał dziś mu dać. Bliskim swym w domu tym przesłać chcę parę słów. Dziadku mój, nie musisz się o mnie bać.